Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, rozpoczynamy informacje dnia. Zaczynamy od Wrocławia i głośnego protestu przeciwko premierze pornograficznego spektaklu Śmierć i dziewczyna, planowanej w tamtejszym Teatrze Polskim. Teatr Polski we Wrocławiu. To właśnie tu ma się dziś odbyć premiera kontrowersyjnej pseudosztuki Śmierć i dziewczyna, w której część scen ma zostać odegrana i tu uwaga przez zagranicznych aktorów filmów pornograficznych. Inicjatywa ta wywołała ogromne oburzenie wśród wielu środowisk. Mamy wiele argumentów, które staramy się przedstawiać, bo zwolennicy szerbują takim, że to jest sztuka, a w sztuce można wszystko. W tym przypadku zamierza się przekroczyć naprawdę kardynalne normy. No. I na to jako społeczeństwo nie powinniśmy wyrazić zgody. Janusz Wolniak poinformował, że Akcja Katolicka domagała się spotkania z marszałkiem województwa dolnośląskiego w sprawie przerwania skandalicznej prezentacji we wrocławskim Teatrze Polskim, jednak bezskutecznie. Złożyliśmy zatem pismo i czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję nie tylko na jakieś zdawkowe wyjaśnienia, ale myślimy, że marszałek się zreflektuje i podejmie stosowną decyzję. A decyzja może być jedna, zawieszenie tego przedstawienia albo zaniechanie prezentowania tych obscenicznych, wulgarnych scen. Mamy prawo domagać się rzeczy godnych, rzeczy, których nikt nie będzie się wstydził, nikt nie będzie wyrażał zażenowania. Również Ministerstwo Kultury domaga się natychmiastowego odwołania premiery pornograficznego spektaklu w reżyserii Eweliny Marciniak. Wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński zwrócił się do marszałka województwa dolnośląskiego o wstrzymanie pseudosztuki. Jednak jego rzecznik zapowiedział, że urząd nie będzie podejmował żadnych działań w tej sprawie. W związku z tym rodzi się fundamentalne pytanie. Czym jest teatr? Czym świat kultury? Czym się ma zajmować? Wydawało się, i tak to było zawsze definiowane, iż teatr, iż życie kulturalne ma służyć wzbogaceniu człowieka, jego podniesieniu, jego upięknieniu. Tymczasem tu wydaje się, że weszliśmy, czy instytucja o nazwie teatru i nomen omen Teatru Polskiego próbuje promować rynsztok, ale w takim najgorszym tego słowa znaczeniu. Tym, co w sposób szczególny oburza, jest udział w spektaklu osób niepełnoletnich, w tym 9-letniego chłopca. O godzinie 18 przed gmachem teatru przy ulicy Gabrieli Zapolskiej we Wrocławiu odbędzie się protest przeciwko pornograficznemu przedstawieniu. Jego głównym organizatorem jest Krucjata Różańcowa. Dziś drugi, a zarazem ostatni dzień Międzynarodowego Kongresu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W tym roku spotkanie przebiega pod hasłem Katolicy i sztuka, szanse i zagrożenia. W wydarzeniu bierze udział szereg wybitnych znawców sztuki oraz artystów z Polski i ze świata. Międzynarodowy Kongres Naukowy od samego początku organizowany jest we współpracy z Katedrą Filozofii i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po wspólnej Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem księdza kardynała Zenona Grocholewskiego uroczystego otwarcia kongresu dokonał rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Jak tak patrzę, myślę o sztuce, to myślę o pięknie, ale również myślę, że piękno prawdziwe pochodzi z miłości i pochodzi z prawdy. Prawdziwe piękno. Ale i przedtem prawda. Sztuka wyraża prawdę. Jak patrzę na współczesną sztukę, czy na sztukę gdzieś w poprzednim czasie, w poprzednich okresach, w poprzednich wiekach, to widzę przez sztukę, co ludzie kochali, czy kogo kochali. Następnie głos zabrał ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Tematem jego wystąpienia było wychowanie do piękna, które zbawia. Jako wierzący w Chrystusa musimy promować i wychowywać do dostrzegania i miłowania tego piękna, które zbawia świat. Piękna złączonego z prawdą i dobrem. Piękna prawdy, piękna Boga, piękna naszej wiary i jej wartości.
W programie kongresu nie zabrakło także prelekcji gości z Tajwanu oraz Włoch. Głosy zabrali również znani polscy specjaliści w dziedzinie sztuki. Wśród nich kompozytor Michał Lorenc, aktor Jerzy Zelnik, reżyser profesor Ryszard Peryt oraz profesor Piotr Jaroszyński. W związku z kongresem prezydent Andrzej Duda wysłał list gratulacyjny na ręce rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Odczytała go aktorka Barbara Dobrzyńska. Pragnę wyrazić moją radość, iż każdego roku w listopadzie nieprzerwanie od 8 lat Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu staje się sercem naukowej debaty poświęconej zaangażowaniu katolików na płaszczyźnie edukacji, kultury, mediów, ekonomii, prawa i polityki. Dziś w drugim dniu kongresu głosy zabiorą prelegenci z Hiszpanii, Włoch, Polski oraz specjalny gość z Papieskiej Rady Kultury z Watykanu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Papieska Rada Kultury oraz ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Polskie Stronnictwo Ludowe stworzyło projekt ustawy wprowadzający możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy. Druga propozycja ludowców zakłada wprowadzenie specjalnego dodatku dla tych, którzy mają niskie świadczenie emerytalne czy rentowe. Pierwszy projekt ustawy zakłada, że będzie można przejść na emeryturę po przepracowaniu 40 lat, niezależnie od tego, w jakim wieku rozpoczęło się pracę. Do stażu pracy liczyłaby się praca na etacie, umowie zleceniu czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Nie liczyłby się natomiast czas studiów lub bezrobocia. Projekt lepszy niż inicjatywa prezydenta odwracająca zmiany dotyczące 67, powodująca, że wiek emerytalny byłby 60-65. Propozycja PSL-u jest większą wolnością wyboru, 40 lat stażu pracy, możliwość przejścia na emeryturę. Taki projekt ustawy jest projektem dla przeszłych emerytów. Dla obecnych Polskie Stronnictwo Ludowe chce wprowadzić specjalny dodatek, stąd drugi projekt ustawy. Dla emerytów i rencistów, dla ubezpieczonych w ZUS-ie, w KRUS-ie, dla tych, którzy pobierają świadczenia przedemerytalne i renty socjalne, to jest wartość wsparcia opowiadająca na ponad 1 400 000 000 zł. To jest specjalny dodatek, który byłby nieopodatkowany w różnej wysokości. Jak podkreśla prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, ustawa zakładająca wprowadzenie specjalnego dodatku to projekt poprzedniego rządu PO-PSL, którego Sejm nie zdążył przyjąć. A teraz czas na zagranicę. Nic nie wskazuje na to, by we wczorajszych atakach terrorystycznych na luksusowy hotel w stolicy Mali zaangażowani byli dżihadyści z Państwa Islamskiego i Boko Haram. Prawdopodobnie za zamachem stoi ekstremistyczna organizacja powiązana z Al-Kaidą. Hotel Radisson Blu znajduje się w centrum Bamako i jest popularny m.in. wśród dyplomatów czy też pracowników linii lotniczych Air France. Prezydent Francji po raz kolejny w ciągu ostatnich dni musiał zaapelować do swoich obywateli, by zachowali szczególną ostrożność. Tym razem poza granicami ojczyzny. Poza tym francuska głowa państwa zapewniła malijskie władze o wsparciu i solidarności na rzecz walki z terroryzmem. Po raz kolejny terroryści chcą zaznaczyć swoją barbarzyńską obecność. W każdym miejscu, gdzie mogą zabić, mordować, gdzie mogą zaimponować. Tak więc po raz kolejny musimy pokazać solidarność z naszym przyjacielem Mali. Zwłaszcza, że w tym hotelu w Bamako nie byli wyłącznie turyści, ale też biznesmeni różnych narodowości. Mali potrzebuje wsparcia odbudowy i rozwoju. Plaga terroryzmu zagraża wielu narodom, zwrócił uwagę prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Stany Zjednoczone będą zatem nieugięte względem barbarzyństwa islamskich ekstremistów. Malijskie siły bezpieczeństwa, także wszystkie nasze siły bezpieczeństwa, rzuciły się na ratunek, aby wyciągnąć ludzi w bezpieczne miejsce. Francuscy i amerykańscy żołnierze, którzy byli w kraju na misji szkoleniowej, świadczyli wsparcie podobnie jak siły ONZ. A dzięki szybkim działaniom wszystkich zaangażowanych w akcję, wiele osób zdołało uciec i schronić się, a terrorystom uniemożliwiono dalszy rozlew krwi. W ataku terrorystycznym zginęło 21 osób, w tym dwóch zamachowców.
Wśród ofiar jest jeden obywatel Stanów Zjednoczonych. Będziemy stać z ludźmi z Mali, pomożemy im uwolnić kraj od terrorystów i wzmocnić demokrację. Będziemy nieugięci wobec tych, którzy za cel obierają naszych obywateli. Będziemy nadal wykorzeniać terrorystów. Nie pozwolimy, aby ci mordercy mieli tu bezpieczną przystań. Prezydent Mali wprowadził w kraju na okres 10 dni stan wyjątkowy i ogłosił 3-dniową żałobę. Ogłaszam stan wyjątkowy od dziś, to jest piątek 20 listopada. Flagi będą opuszczone do połowy masztu na terenie całego kraju oraz w naszych ambasadach i konsulatach. Ogłaszam też 3 dni żałoby narodowej, począwszy od poniedziałku 23 listopada. W operacji odbijania zakładników brały udział siły malijskie wspierane przez specjalne jednostki francuskie i amerykańskie. Wsparcia akcji udzieliło około 40 członków antyterrorystycznego oddziału francuskiej żandarmerii. Nasila się wojna domowa w Turcji. W walkach pomiędzy turecką armią a kurdyjską partyzantką zginęło już ponad 2300 osób. Wszystko zaczęło się od zamachu w Suruk, który został prawdopodobnie zorganizowany przez dżihadystów. Potem doszło do ataków partii pracujących Kurdystanu na tureckich policjantów, będących odwetem za współpracę Ankary z bandami z Państwa Islamskiego. Walki z kurdyjskimi partyzantami armia wznowiła w lipcu, gdy tureckie lotnictwo zaatakowało pozycję ugrupowań kurdyjskich w Iraku. Kurdowie zerwali wtedy rozmowy pokojowe z rządem. Od tego czasu coraz częściej dochodzi do wzajemnych ataków. Ostatnio siły tureckie ostrzelały miasto Silvan, zamieszkałe w większości przez tureckich Kurdów. Do starć doszło też w innych miejscowościach. Ostatnie wydarzenia na froncie pokazują, że tu mamy rzeczywiście czynienia ze zjawiskami, w których armia turecka i tureckie siły bezpieczeństwa ostrzeliwują miasto, w którym oczywiście znajdują się bojownicy PKK, ale znajduje się też ludność cywilna, co budzi bardzo duże wątpliwości i obawy organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka. Mówi politolog dr Łukasz Fyderek. Po tym jak wybory w Turcji wygrała Partia Sprawiedliwości i Rozwoju prezydenta Tayyipa Erdoğana, niektórzy obserwatorzy mieli nadzieję, że rząd złagodzi politykę wobec partii pracujących Kurdystanu, ale władze obrały przeciwny kurs. Ostatnie wypowiedzi, w szczególności prezydenta Erdoğana, nie wskazują na złagodzenie kursu. Prezydent Erdoğan powiedział, że należało będzie walczyć do zwycięstwa, aż do momentu, kiedy PKK zostanie pogrzebane w gruzach. Użył takiego stwierdzenia już w swojej wypowiedzi powyborczej, co wskazuje, że rządząca Turcją partia AKP nie planuje złagodzenia kursu. Premier Turcji mówi wprost. Będziemy kontynuować walkę, aż osiągniemy nasz cel, którym jest wyczyszczenie Turcji z uzbrojonych terrorystów i sprawienie, że każda góra, każde miasto i miejscowość będą bezpieczne. Rozgorzały na nowo konflikt między władzami w Ankarze a partią pracujących Kurdystanu grozi destabilizacją Turcji. To już wszystkie informacje. Ja życzę Państwu dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Na północy i zachodzie Polski pogodnie, z kolei w centrum, na południu, a także na wschodzie kraju pochmurno i deszczowo. Na termometrach od 5 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północy. Na barometrach około 993 hektopaskali ciśnienie będzie rosnąć. I na koniec więcej szczegółów. Zapraszam.